Dzień dobry, nazywam Dzień się dobry. Wiolsta Cicha, jestem edukatorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Do niedawna widzieliśmy się z Państwem często wieczorową porą, już o zmierzchu, w galeriach Muzeum Narodowego w Warszawie. Mam nadzieję, że niebawem do tej formuły powrócimy. Tymczasem zapraszam na już prawie tradycyjne, wirtualne spotkania. Dzisiaj gościmy kuratorkę gabinetu rycin i rysunku Muzeum Narodowego w Warszawie, dr Joannę Sikorską. Dzień dobry Pani Joanno. Dzień dobry Pani Wioletto, witam. Witam bardzo serdecznie. Muzeum Narodowe w Warszawie nie ma szczęścia do malarstwa artystów o renomie światowej, o tych najbardziej znanych nazwiskach. Zupełnie inaczej sprawy się mają, jeżeli chodzi o grafikę. W zbiorach naszego muzeum znajdziemy wybitne prace wybitnych artystów, między innymi Albrechta Dürera. Pani Anno, jak to się stało, że ryciny tego artysty znajdują się w naszych zbiorach, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie? Faktycznie, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się nieduży zespół rycin Albrechta Dürera, a więc jednego z właściwie chyba najsłynniejszego niemieckiego rytownika, a w ogóle niemieckiego artysty wszechczasów. Jest to, jak wspomniałam, zespół niewielki, ale pozwalający na reprezentatywny przegląd całej jego twórczości graficznej, twórczości bardzo różnorodnej, wykonywanej bardzo różnymi technikami. Te ryciny trafiały do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w bardzo różny sposób. Z jednej strony są to muzealne zakupy i to zakupy z bardzo znamienitych kolekcji. Między innymi kupowaliśmy ryciny wywodzące się z kolekcji Henryka Grumana, słynnego łódzkiego fabrykanta, a zarazem znakomitego mecenasa i kolekcjonera sztuki. Mamy też ryciny z kolekcji słynnego antykwariusza Tadeusza Wierzejskiego, ale znaczna część tych rycin to są dary, a więc dzieła ofiarowywane do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i to często ofiarowane nie tylko z pobudek artystycznych, ale również z pobudek jak najbardziej patriotycznych. Tutaj znakomitym tego, niezwykle frapującym na dodatek przykładem jest drzeworyt przedstawiający niewiastę apokaliptyczną, a więc rycina wywodząca się z słynnej serii Apokalipsy Albrechta Dürera. Rycina, na której oprawie znajduje się szczególna inskrypcja wyjaśniająca okoliczności ofiarowania tej ryciny do zbiorów muzeum, a mianowicie inskrypcja ta głosi, że ofiarowano tą odbitkę dla uczczenia Konstytucji 3 maja i ofiarowano ją właśnie 3 maja 1917 roku. Wyjątkowe też jest, jeżeli chodzi o tę rycinę, wyjątkowa jest technika, a może nie, drzeworyt i Albrecht Dürer. Czy tej techniki używał często, czy pracował też w innych technikach graficznych? To jest właściwie kolejna frapujące zagadnienie dotyczące twórczości graficznej Albrechta Dürera. Był on bodajże pierwszym artystą, który posługiwał się niemalże wszystkimi technikami graficznymi, które były w tym czasie znane. Wspomniała Pani o technice drzeworytu, a dokładniej odmianie drzeworytu langowego. I faktycznie Albrecht Dürer wyniósł tą technikę, która za początków jego twórczości była niezwykle ceniona jako technika ilustracji książkowej, ale proszę pamiętać, że drzeworyty, tak zwane luźne drzeworyty, luźne odbitki w owym czasie wcale nie były cenione. Dürer faktycznie wyniósł drzeworyt do rangi dzieła sztuki. Słusznie się mówi o tym, że w pewnym sensie wręcz zrewolucjonizował tą technikę, ale oprócz
drzeworytu langowego zajmował się także innymi technikami. Przede wszystkim sięgnął po technikę miedziorytu. Technika, która za jego czasów w jego rodzimej Frankonii nie była bynajmniej bardzo znana, gdyż najważniejszym ośrodkiem rozwoju miedziorytu w tym czasie była przede wszystkim Górna Nadrenia. Można powiedzieć, że Albrecht Dürer, decydując się na działanie, na twórczość w technice miedziorytu, starał się niejako wypełnić lukę na ówczesnym lokalnym rynku artystycznym, a więc wpasować się w ten obszar, który przez innych nie był jeszcze specjalnie eksploatowany, albowiem, jak wspomniałam, we Frankonii przed Albrechtem Dürerem działało raptem kilku miedziorytników, a Dürer bardzo szybko wyniósł także tą technikę na niezwykle wysoki poziom artystyczny, przekształcając technikę miedziorytu zarówno pod względem formalnym, artystycznym, ale także pod względem, byśmy powiedzieli, intelektualnym, wnosząc nowe walory intelektualne do odbitek wykonanych w tej technice. Ciekawostką może być to, że jest jedna, jedyna technika, która za życia Dürera cieszyła się już znaczną popularnością, po którą Albrecht Dürer nie sięgnął. Tu można się zastanawiać, dlaczego. Tą techniką jest odmiana drzeworytu langowego, tak zwany drzeworyt światłocieniowy chiaroskurą. Technika, którą Dürer niewątpliwie znał, gdyż posługiwali się nią artyści mu dobrze znani, tacy jak Cranach czy Burgmeier. Natomiast chyba Albrechta Dürera ta technika nie interesowała, gdyż w tej technice posługującej się niuansami tonalnymi dzieło graficzne zdaje się imitować, naśladować lawowany rysunek. A można przypuszczać, że dla Albrechta Dürera grafika była jednak sztuką monochromatyczną. I tutaj oczywiście można powiedzieć, że wkraczamy w tutaj taki niebezpieczny obszar interpretacji twórczości Dürera poprzez jego biografię, ale znamienne jest, że już u schyłku życia Dürera jeden z najwybitniejszych współczesnych humanistów, Erasm z Rotterdamu, nazwał norymberskiego twórcę apellesem czarnych linii, podkreślając, że ten właśnie monochromatyczny, linearny wymiar jego twórczości jest tak niezwykle ważny. No i można się zastanawiać, czy sam Dürer jako rytownik też nie postrzegał siebie jako właśnie twórcę działającego głównie czarnymi liniami, stąd jego brak zainteresowania wspomnianym drzeworytem światłocieniowym. A jedna z piękniejszych rycin w naszych zbiorach, Adam i Ewa, wykonana jest też przy pomocy lawowania. Tak, ale to jest znowu odbitka szczególna, pokazująca zarazem, jak niezwykłe miejsce miały ryciny Albrechta Dürera w kolekcjach poszczególnych zbieraczy i miłośników grafiki. Ta konkretna odbitka pochodzi z kolekcji Cypriana Lachnickiego, kolekcjonera, malarza amatora, niezwykle zasłużonego dla życia kulturalnego Warszawy, albowiem był to dyrektor słynnej klasy rysunkowej, a zarazem drugi dyrektor honorowy Muzeum Sztuk Pięknych, a więc no, po prostu naszej instytucji, gdyż w taki sposób Muzeum Narodowe nazywało się do roku 1916. Ta odbitka pokazuje, że kolekcjonerzy chcieli w swoich kolekcjach rycin posiadać ryciny tych największych twórców, a do takich Albrecht Dürer należał. I niejednokrotnie chęć posiadania tego wielkiego nazwiska skłaniała ich do tego, żeby zaakceptować także odbitkę albo słabszej jakości, albo o gorszym stanie zachowania. Tutaj mamy do czynienia właśnie z takim przykładem, albowiem jeśli się tej rycinie dokładniej przyjrzymy, to widać, że ona jeszcze w XIX wieku uległa znacznym, poważnym zabiegom konserwatorskim, co zresztą upamiętnia i dokumentuje inskrypcja
umieszczona na jej rewersie, którą mogę zacytować. Brzmi ona następująco. Przeniesienie na świeży papier i retuszowanie wykonał Henryk Meyer Poznańczyk, sztycharz Banku Polskiego w Warszawie w październiku 1860 roku. A więc pokazuje, jak często nawet odbitka o złym stanie zachowania była cenna dla kolekcjonera, zwłaszcza ta szczególna odbitka, gdyż Adam i Ewa z 1504 roku są niekiedy uznawane za rodzaj takiego artystycznego credo Albrechta Dürera, rodzaju takiej artystycznej wizytówki, którą chciał się przedstawiać. Mamy tutaj bowiem nie tylko, byśmy powiedzieli, proste, oczywiste przedstawienie historii pierwszych rodziców, ale zarazem rycinę, która ukazuje rozmaite artystyczne fascynacje Albrechta Dürera, a mianowicie inspiracje proporcjami ludzkiego ciała, inspiracje wreszcie sztuką antyczną, albowiem obie figury są odwołaniami do słynnych rzeźb starożytności. Tutaj chociażby to porównanie Adama z postacią Apolla Belwederskiego jest najbardziej takie chyba ewidentne. No i mamy do czynienia zarazem z dziełem, które pokazuje, że twórczość graficzna Albrechta Dürera była bardzo często adresowana nie do takiego, byśmy powiedzieli, prostego odbiorcy, ale te właśnie walory intelektualne tych przedstawień, chociażby sposób sygnowania tej ryciny z odwołaniem do Trianomina, odwołaniem do formy sygnowania, którą miał posługiwać się wspomniany już przeze mnie Apelles, pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z dziełem, których odbiorcami mogli być właśnie znacznie bardziej, byśmy powiedzieli, wyrafinowani i świadomi odbiorcy. Wśród tematów poruszanych przez Dürera znajdziemy te najpopularniejsze, ale czy tylko to będzie tematyka biblijna? W części graficznej Albrechta Dürera obok tematyki biblijnej ważne miejsce zajmowały również tematy świeckie, a wśród nich te wywodzące się z mitologii, i to zarówno z mitologii klasycznej, jak i odwołujące się do mitologii germańskiej. Co więcej, niejednokrotnie sam artysta wcale nie w jednoznaczny sposób definiuje te tematy. Dobrym przykładem jest Dziwo Morskie, którego egzemplarz nie w dürerowskim oryginale, ale w kopii wykonanej przez Wacława z Ołomuńca, rytownika działającego na przełomie XV i XVI wieku, pokazuje scenę, w której przede wszystkim zwraca uwagę ukazany na pierwszym planie akt kobiecy. Można powiedzieć, że to zapewne jest też klucz do popularności tematyki mitologicznej w twórczości Albrechta Dürera. W owym czasie na północy Europy akt jeszcze ciągle stanowił swoiste nowum, niewątpliwie atrakcyjne dla ówczesnych odbiorców. W tej rycinie badacze niekiedy chcą widzieć klasyczny temat, czyli porwanie Europy, ale niekiedy można spotkać się też z opiniami, że źródłem mogła być tutaj historia porwania królowej Teodolindy. A sam Albrecht Dürer w swoim dzienniku Podróży do Niderlandów opisywał to dzieło jako Meerwunder, czyli po prostu jako dziwo morskie, a więc tym samym wcale nie sugerował jakiejś relacji, czy to z mitologią, czy to z literaturą, ale można powiedzieć, że pozostawiał nam rodzaj takiej ikonograficznej zagadki. Dürer realizował tematykę maryjną. Czy trzymał się obowiązujących kanonów, czy w tej tematyce też proponował własne rozwiązania? Nawet w tej tematyce maryjnej, w tych pozornie tradycyjnych przedstawieniach, Dürer starał się wprowadzić elementy, motywy,
frapującym dla odbiorców i znakomitym tego przykładem jest świetnej jakości odbitka miedziorytu przedstawiającego Marię z dzieciątkiem i małpką, znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest to przykład ryciny z wczesnej twórczości Albrechta Dürera, gdyż ta kompozycja jest datowana na czas około 1498 roku. I mamy tutaj do czynienia z dziełem, które bez wątpienia można nazwać bardzo udaną, znakomitą syntezą sztuki północy i południa. Albowiem ten tradycyjne przedstawienie Marii z dzieciątkiem, można powiedzieć, Dürer wprowadza bardzo wiele odwołań do treści religijnych, ale zarazem całej scenie nadaje pozory przedstawienia rodzajowego. Jeśli przyjrzymy się temu przedstawieniu, to warto zwrócić uwagę, że ten taki dyskretny nimb otaczający głowę Marii ma być właściwie tym wskazaniem, że nie jest to od scena rodzajowa, ale jednak przedstawienie boskiego macierzyństwa i dzieciństwa. Wiele elementów pokazuje, jakie zagadnienia artystyczne frapowały młodego Albrechta Dürera. Tutaj przede wszystkim o mistrzostwie tej ryciny decyduje między innymi znakomity sposób umieszczenia tej grupy figuralnej w niezwykle rozległym, przestrzennie ukazanym pejzażu. Źródłem tego tła pejzażowego jest zresztą akwarela samego Albrechta Dürera, szczęśliwie zachowana do naszych czasów w zbiorach londyńskiego British Museum, ukazująca dom na wyspie, który za czasów Dürera znajdował się w okolicach Norymbergi, a obecnie są to już właściwie przedmieścia Norymbergi. Warto też zwrócić uwagę, w jak znakomity sposób w tej rycinie Albrecht Dürer nie tylko operował czarnymi liniami, ale jak znakomicie wykorzystywał biel karty papieru. Tutaj ta przestrzenność niejednokrotnie wywodzi się właśnie z tego niuansowania linii i tego, co moglibyśmy powiedzieć, jest pozornie z punktu widzenia miedziorytniczej płyty pustką. Tym, co niewątpliwie spowodowało, że ta rycina odniosła wielki sukces wśród współczesnych artystów, bo warto pamiętać, że tą pracę już za życia Dürera wielokrotnie kopiowano i to zarówno na północy, jak i na południu Europy. Znamy kilkanaście kopii graficznej tej kompozycji. Był z jednej strony wspomniany przeze mnie pejzaż, a z drugiej strony ten niesamowity, egzotyczny, animalistyczny dodatek, który się tutaj pojawia, czyli siedząca u stóp Marii uwiązana na łańcuchu małpka, która z jednej strony jest takim elementem frapującym, ale z drugiej strony jest niewątpliwie elementem niepozbawionym głębszego sensu. Tutaj zwraca uwagę przede wszystkim ten motyw jej uwiązania u stóp Marii, co wskazuje, że możemy mieć tutaj do czynienia z tradycyjną interpretacją tego zwierzaczka, a mianowicie interpretowaniem małpy jako symbolu grzechu, w tym przypadku grzechu pokonanego, grzechu spętanego poprzez cnoty Marii, która zresztą tu jest ukazana nie jako od młoda, młodzieńcza matka, ale zarazem jako Maria docta, Maria uczona, gdyż w dłoni trzyma księgę. Ta małpa może być też jeszcze interpretowana w jeden szczególny sposób. Od starożytności małpa była bowiem symbolem mimetyzmu sztuki, ars simia naturae, a więc sztuka małpą natury. I przyglądając się, jak ten koczkodan jest znakomicie przedstawiony, jakie niuanse w umiejętnościach oddawania faktury jego futra młody Albrecht Dürer, który miedziorytem zajmował się raptem parę lat, wykonując tą rycinę, osiągnął, można się zastanowić, czy nie jest to też rodzaj takiej pochwały własnego talentu, pochwalenia się własnymi
umiejętnościami, czyli właśnie tym mimetyzmem sztuki, umiejętnością naśladowania natury. Naśladowanie natury, pochwalenie się. Jakie funkcje pełniły ryciny Dürera? W jaki sposób one funkcjonowały w tamtym czasie? Warto zwrócić uwagę na to, że Albrecht Dürer chyba w niezwykle świadomy sposób zdecydował się na karierę rytownika, czyli drzeworytnika i miedziorytnika. Świadczy o tym chociażby fakt, że bardzo wcześnie, już w roku 1497, zatrudnił dwóch kolporterów, którzy mieli się zajmować dystrybucją jego rycin w takim ponadregionalnym, ponadlokalnym wymiarze. A więc można powiedzieć, że jego ryciny były jednak przede wszystkim produktem, który musiał na rynku znaleźć odbiorców. I bez wątpienia z tego względu Dürer starał się tworzyć dzieła, które z jednej strony były atrakcyjne pod względem ikonograficznym dla odbiorców, ale z drugiej, i to jest chyba najważniejsze, bardzo wcześnie, bo raptem po kilku latach, osiągnął taki poziom artystyczny w swoich odbitkach, że jego twórczość stała się niejako synonimem jakości artystycznej, klasy artystycznej. Słynny wiązany monogram AD stał się bardzo szybko, moglibyśmy powiedzieć, używając współczesnej terminologii, swoistym znakiem jakości. I ryciny Albrechta Dürera były bardzo szybko kopiowane, stały się po prostu wzorami dla innych. Ciekawostką może być to, że kopiowano nie tylko same kompozycje, co było w tym czasie raczej normą niż tym zaskakującym, ale frapujące jest to, że bardzo szybko zaczęto kopiować także samą sygnaturę Albrechta Dürera. Zarazem można powiedzieć, że to funkcjonowanie jego sygnatury było bardzo często także elementem, który może sugerować szczególny sposób funkcjonowania pewnych kompozycji. Dobrym przykładem jest Boże Narodzenie z 1504 roku, gdzie sygnatura Albrechta Dürera pojawia się jako rodzaj szyldu umieszczonego na takiej fachwerkowej ruinie. Wśród interpretacji pojawia się pytanie, czy to wiązany monogram AD jest tutaj wyłącznie z sygnaturą Albrechta Dürera, czy też nie jest skrótem Anno Domini, a więc mielibyśmy wówczas do czynienia z dziełem, które mogło być też rodzajem karty noworocznej, a więc takiego graficznego prezentu, który można było ofiarować z okazji Nowego Roku. Wiemy, że Dürer to też malarz. W jakich relacjach była grafika do dzieł malarskich? Co przeważało? Należy sobie uświadomić, że ta twórczość graficzna i rysunkowa Albrechta Dürera faktycznie zdominowała jego twórczość. Prawdą jest, że Dürer był znakomitym malarzem, frapującym rysownikiem. Był również, co dość zaskakujące w owym czasie na północy Europy, teoretykiem sztuki, ale to właśnie twórczość graficzna wywarła największy wpływ zarówno na współczesnych, jak i na potomnych. Bez wątpienia można mówić, że Albrecht Dürer zrewolucjonizował to medium, wyniósł je na zupełnie nowy poziom artystyczny, także intelektualny. I warto nawet pamiętać, że ten wybór musiał być bardzo świadomy, ale był to zarazem wybór dość zaskakujący. Przecież młody Albrecht Dürer, działający w frankońskiej Norymberdze, którą wówczas nazywano quasi centrum Europy, był synem złotnika, ale on nie zdecydował się na tą skądinąd całkiem intratną karierę, nie poszedł w ślady ojca.
tylko zdecydował się na zmianę profesji, którą najpierw miała być ta wyuczona profesja malarsko-drzeworytnicza związana z pracownią Michaela Woldemuta, u którego uczył się w Norymberdze, ale potem w bardzo świadomy sposób skupił się na twórczości graficznej. Co więcej, można powiedzieć, że w późniejszym okresie swojej twórczości, kiedy już osiągnął sławę jako grafik, robił też bardzo wiele, aby także jego twórczość malarska była równie doceniona i tutaj znamy liczne fragmenty jego listów do przyjaciół, w których zwraca uwagę, że jako rytownik osiągnął już wszystko i teraz musi jeszcze udowodnić, że jest równie znakomitym malarzem. A więc z jednej strony sława, a z drugiej strony chyba można powiedzieć także pewne przekleństwo własnej sławy graficznej, której starał się dorównać także w tych innych dyscyplinach sztuki. Pani Anno, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za odkrywanie zagadek zawartych w twórczości graficznej Dürera. To zaledwie początek, a my zapraszamy Państwa do obserwacji dzieł Dürera w cyfrowym muzeum i niebawem, mam nadzieję, do spotkań z panią Joanną Sikorską też w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pani Anno, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.